Ježiša Kościół katolicki z tymi snami zrobił. Sny Jahwe przestrzegał przed praktykami pogan, bo to oni wierzyli w sny, we wróżby, w czary. A tu ksiądz... Sen może mieć charakter profetyczny w bardzo ścisłym już sensie. Opowiadał o przypadkach ludzi, którym śnił się na przykład pożar, a potem okazało się, że byli trawieni chorobą, która niejako paliła ich od środka, co zostało przypowiedziane bezpośrednio w takich snach. Co on tutaj mówi, że w co Jung wierzył? To przecież pogańscy lekarze w różne rzeczy psychiatrzy wierzyli. My nie musimy wierzyć w to, co pogański psychiatra w co wierzy. Biblia zabrania snów i koniec. Przez jakąś chorobę. Więc to jest obserwowane również na poziomie jawy. No to jeszcze na koniec. Co psychiatra powiedziałby dzisiejszemu człowiekowi? Jaka jest diagnoza, już nie tylko diagnoza, ale recepta Karla Gustawa Junga na... Także co by psychiatra powiedział dzisiejszemu człowiekowi? W warunkach cywilizacyjnych. Właśnie. No oczywiście nie da się tego sprowadzić do jednego zalecenia, no, natomiast na pewno w kontekście tego, o czym tutaj mówimy, warto zajmować się sztuką, warto się interesować się naszymi snami, warto prowadzić życie wewnętrzne, być świadomym tego, co w nas jest, warto poznawać siebie po to, żeby lepiej rozumieć, że warto poznawać naszą co w nas jest. No to przecież wiadomo, ale nie wolno tak bezkrytycznie poddawać się snom pogańskim i wróżbom. Istotną, być może ważniejszą część człowieczeństwa, która wyraża się w obrazach, wizjach, dziełach sztuki, ale także obrazach religijnych czy wyobraźni. Tak jest. Mit religijny, obrazy religijne, symbole religijne są najbardziej starym... obrazy religijne, symbole najbardziej starym. No tak, chcę coś powiedzieć i sam nie wie co. Elementem naszego jestestwa, naszego życia. I ze świętym kogo połączył? Pogaństwo ze świętym. Dudek. I wydawcą pisma Albo Albo. Dziękuję bardzo. Ten psychiatra to nic, nie ma zielonego pojęcia. Zapraszamy do pani doktor Tofpik, która ma 4 specjalizacje. Jak państwo chcą się udać do psychiatry, to przecież bez kolejki, proszę państwa. Psychiatra przyjmuje bez kolejki. Jak powiedzieli w Radiu Maryja, tak się sprawdza. Możecie państwo udać się jutro choćby na Grudzińską 6 i zapisać się do psychiatry. To więc może za miesiąc przyjmie państwa, a jeżeli państwo pierwszy raz, to może za miesiąc, a jeżeli to za parę dni. Reklama. Reklama. Wernisaż. Przyjdź. Nie będę tu mówić, co jest dokładnie, tylko żeby człowiek sobie wszedł na www i żeby sobie przyszedł. Tak. Wernisaż i przyjdź. Gdzie to miał być? Spokój. Dobra.
Także proszę Państwa, radio Concita o nic się nie pyta. Tak. No dobra. Dobra. No.
Nie. Taka cisza, nie? Proszę Państwa, mnie tu gryzą te muchy, bo lecą muchy. Lecą muchy, proszę Państwa, te muchy lecą. Coś strasznego, te muchy lecą. No. Senegal bezbramkowo zremisował na wyjeździe z Luksemburgiem w towarzyskim meczu piłkarskim. Przypomnę, że Senegalczycy będą rywalami Polaków w pierwszym grupowym meczu Mistrzostw Świata w Rosji. Na do turnieju w Rosji pozostało 14 dni. Mecze będą rozgrywane w 11 miastach Rosji na 12 stadionach. My w Kronice Sportowej odwiedzamy kolejne ośrodki. Byliśmy już w Soczi i Samarze, a dziś Maciej Jastrzębski zabiera nas do Sarańska. Kontynuujemy wędrówkę po miastach organizatorach mundialu. Dziś zaglądamy do Sarańska, który jest stolicą Republiki Mordwińskiej. Miasto leży nad rzeką Insar. W czerwcu i lipcu temperatura powinna przy niewielkich opadach utrzymywać się w granicach od 21 do 25 stopni. Z turystycznego punktu widzenia miasto cerkwi, pomników i fontan. W sportowym świecie Sarańsk znany jest jako miasto chociaży, w którym znajduje się Centrum Przygotowań Olimpijskich w tej dziedzinie sportu. Stadion w Sarańsku jest nowy, specjalnie wybudowany na tegoroczny mundial. Może pomieścić około 44 tysięcy w trakcie piłkarskich mistrzostw, a później już w trakcie innych spotkań dopuszczono obecności jedynie 30 tysięcy widzów. Na boisku Mordowia Areny w fazie grupowej zagrają Peru z Danią, dwie drużyny z naszej grupy Kolumbia i Japonia, Iran z Portugalią oraz Panama z Tunisem. O tym, czym dla Sarańska jest mundial, mówi mieszkaniec miasta olimpijski mistrz w gimnastyce Aleksiej Niemow. Sarańsk nie jest dużym miastem, ale chcę zauważyć, że z naszej Republiki Mordowii wywodzi się wielu znakomitych sportowców. Stwierdzono Orkina, Aleksandr Owieczkin i wielu innych. Więc to, że u nas organizowany jest mundial, jest takim też ukoronowaniem starań wielu pokoleń mordowskich szkoleniowców, żeby wychować sportowych mistrzów. Taka nagroda dla nich. Mam nadzieję, że okres mundialu będzie swoistym świętem dla mieszkańców Sarańska i dla gości. Dodam też, że miasto zyskało wiele nowych budowli, jest czyste, gościnne i przygotowaliśmy się do mistrzostw naprawdę dobrze. Co ważne dla mieszkańców Sarańska, to właśnie dzięki mundialowi mają nowe drogi, lotnisko, dworzec kolejowy i hotele. Władze Sarańska zapewniają, że są gotowe na przyjęcie tysięcy kibiców z całego świata, którym będą pomagali wyszkoleni wolontariusze. Alina Dobrolubowa przypomina, na jaką pomoc mogą liczyć kibice w trakcie mundialu. W pierwszej kolejności będziemy pomagali ludziom w poruszaniu się po stadionie i przylegającym terytorium. Główne zadanie to posadzenie każdego kibica na miejscu wskazanym na bilecie i zapewnienie później bezpiecznego opuszczenia stadionu. Będziemy też starali się zarazić ludzi uśmiechem i dobrym nastrojem. Będziemy udzielali także informacji dotyczących
dotyczących topografii miast i ewentualnej logistyki związanej z dotarciem do miejsc noclegowych. Mamy także specjalny serwis dla osób, które się zgubiły albo kogoś szukają lub zgubiły jakiś przedmiot. Pomagamy także tzw. słabo mobilnym grupom społecznym. Mało mobilnym grupom населения. Na koniec przypomnę, że jak zaleca FIFA, lepiej już teraz wiedzieć, gdzie chcemy przenocować w trakcie mundialu, czym się poruszać po mieście lub między miastami, w których rozgrywane będą mecze, ponieważ im szybciej ogarniemy sprawy logistyczne, tym mniej później będziemy mieli kłopotów. A jutro opowiem Państwu o Rostowie nad Donem. To prawdziwa sensacja. Zinedine Zidane odchodzi z Realu Madryt. Wybitny przed laty francuski piłkarz, który od ponad 2 lat prowadził królewskich, poinformował dziś, że rozstaje się z klubem Santiago Bernabeu. Podczas konferencji prasowej Zinedine Zidane przyznał, że wybrał na odejście dziwny moment. Uzasadnił jednak, dlaczego tak postąpił. Jest ekipą. Ta drużyna musi dalej wygrywać i dlatego potrzebuje zmiany. Po 3 latach potrzebuje też innej metody pracy. Prezes Realu Florentino Perez przyznał, że nie spodziewał się tej decyzji. Wyraził też nadzieję, że trener nie odchodzi na zawsze. Nie chcę się żegnać. Chcę powiedzieć do zobaczenia wkrótce. Nie mam wątpliwości, że Zidane do nas wróci. Na wieści o odejściu rozpoczęły się spekulacje, kto zastąpi Francuza. Podobno duże szanse ma Mauricio Pochettino, były trener Espanyolu, który od 5 lat trenuje angielskie kluby. Dla Polskiego Radia Ewa Wyczerska. I jeszcze jedna informacja futbolowa. Frank Lampard został menedżerem występującym w angielskiej Championship w Derby County. Dla 39-latka to pierwsza szanowska przygoda, a z Derby podpisał szły. Jakub Siwoński tam posłużył 4. miejsce na mecie 4. etapu Rajdu Kazachstanu. To 5. runda Pucharu Świata w rajach terenowych. Najszybszy był Saudyjczyk Yazid Al-Rajhi, który prowadzi klasyfikację generalnej. 3. Siwoński traci do niego ponad 8,5 minuty. A teraz drugi rozdział wózki i relacja Grzegorza Chosika. Ewangelii, gdzie też po prostu widzimy bardzo jasno.
jasno i wyraźnie, że kwestia przebaczenia, kwestia spotkania, rozmowy jest bardzo ważna. Jak to cechy dziś bardzo mocno widać, także przez duszpasterstwo małżeństw, rodzin, że ciągle jeszcze zbyt mało czasu poświęcamy na to, aby z dwóch być i ze sobą rozmawiać. I myślę, że to jest kluczowe dla rozwiązania wielu, wielu spraw. Ja myślę, że właśnie to bycie blisko, tworzenie wspólnoty małżeńskiej daje małżeństwu poczucie bliskości, bycia ze sobą. I jestem przekonany, że w takim małżeństwie, kiedy pojawi się nawet dziecko, na którego rodzice nie czeka, gdy pojawi się dziecko, którego przypadku pojawia się diagnoza, podejrzenie o jakąś chorobę, o jakąś trudną sprawę związaną z jego zdrowiem. Jestem przekonany, że takie małżeństwo, które się kocha, nigdy nie pojawi się pytanie, czy zabijemy nasze dziecko przez aborcję. Nigdy. Oni są tak zjednoczeni, tak bliscy i oparci o tak mocne wartości, że to pytanie nigdy się pojawia. I myślę, że to jest też, o tym troszkę wspominaliśmy wcześniej, ale myślę, że to jest często wielki, poważny problem, kiedy właśnie mówimy o zabijaniu się przez aborcję, kiedy kobieta pełna niepokoju, pełna nieraz trudnych przeżyć, przychodzi do swojego męża, przychodzi do swojego partnera, przychodzi do swojego chłopaka i mówi: jestem w ciąży, ona czeka, aby ten mężczyzna wziął za odpowiedzialność za swoje dziecko. Ona chce się z nim podzielić nieraz trudnym macierzyństwem, ale kiedy otrzymuje odpowiedź, że tego nie interesuje, że to nie jest jego problem, że ma coś z tym zrobić, że ten mężczyzna, partner da po prostu pieniądze, żeby coś z tym zrobić, coś załatwić. To jest tragedia. To jest tragedia tej osoby, to jest tragedia tej konkretnej kobiety i tej rodziny. Dlatego myślę, że tutaj dotknęliśmy w jednej wypowiedzi bardzo, bardzo wielu tematów, ale myślę, wracam do tego, co powiedziałem na początku. Ta rodzina, to małżeństwo, które jest zjednoczone ze sobą, nigdy nie zdecyduje się na zabicie swojego dziecka. Ja myślę, akurat niedawno byliśmy z nami z centrum na pielgrzymce właśnie u świętej Janny Beretti Molli w Maczęcie i właśnie tam jakoś patrząc na jej grup, dotykając jej grupu, zrodziła się już taka refleksja. Ta kobieta, która tak bardzo kochała swoje dziecko, ona nigdy nie pomyślała o możliwości zabicia go, choć wiedziała, że pozostawia swoich pacjentów, zostawia swojego męża, zostawia inne dzieci. Ona nigdy w swoim sercu nie poczuła pragnienia zabicia swojego dziecka. Dlaczego poczuła się kochana? Dowiedziała, czym jest prawdziwa miłość. I myślę, że o to toczy się walka, abyśmy właśnie tak promowali małżeństwo, rodzinę, tak otwierali małżeństwa właśnie dla Pana Boga i Ewangelii życia, aby oni razem, jako mąż i żona, mogli wspólnie stawić czoła wszystkim wyzwaniom. I ta radość bycia w miłości pozwala przetrwać wszystko. Ja ostatnio też śledzę pewne rzeczy i patrzyłem też na wypowiedź pana Jakiego, który ma przecież dziecko ze zespołem Downa. I oni mówią wprost, nie było łatwo, ale bycie z tym naszym dzieckiem zespołem Downa daje nam dużo radości, otwiera nas nową wrażliwość na poznanie nowych problemów i na to, że razem jako małżonkowie kochamy się jeszcze bardziej. Więc myślę, to jest ta droga spotkania, bliskości, rozmowy. To jest taka najlepsza metoda na to, aby małżonkowie, będąc ze sobą, nigdy nie podjęli decyzji tak dramatycznie, jak jest zabicie swojego dziecka. Za 10 minut będzie godzina 23. Na tenie Radio Maria trwa czas rozmów wytoczonych wokół życia i rodziny. Odbierzmy go i telefon, bardzo proszę. Wtedy dochodziliście jakoś do siebie po tym troszeczkę też szoku, bo wiadomo, że to wyprawa.
pracowaliście, ale teraz w tym roku znowu Mistrzostwo Europy. Po 8 latach fajnie by było powtórzyć taki sukces, znaleźć się na podium, a może na najwyższym stopniu. W roku 2010, kiedy właśnie zdobyła Mistrzostwo Europy, pierwsze z Polski Polskiej imprezy, nie ma też co się oszukiwać, że wiele na to wskazywało, tak właśnie to się zakończy, bo przed Mistrzostwami Europy nie przegrałem żadnego meetingu z Europejczykiem żadnym. Druga sprawa taka, że nie skończyłem z podium Diamentowej Ligi w tamtym roku, także to też daje do myślenia. Ja na to szczerze mówiąc liczyłem, oczywiście było dla mnie też mimo wszystko wielka, że wielka niespodzianka i niby sobie żyłem, ale nie znając jeszcze wszystkich tajników wczorowskiego całego rozpoczęcia, sugerował, że wobec tego, gdyby z nie zostało opuszczone, mogą się zająć jakimś takim stanie przejściowym, oczekując na zbawienie uśpienia, takim właśnie stanie limbo. Natomiast dzisiaj coraz więcej teologów jasno o tym mówi od już wielu lat, że po prostu to, że to dziecko zostało, tak jak mówiłem wcześniej, zabite bez żadnej swojej winy, na pewno gwarantuje, że to dziecko będzie w objęciach sercu Pana Boga. Wspomnieliśmy także o tym chrzcie krwi. On odnosił się właśnie do tych katechumenów, do nowoczeństwa, pracownicy, ludzie, którzy często przygotowywali się do przyjęcia kościoła. O oblanie krwią bezpośrednio. Nie o samo męczeństwo. Chodzi właśnie o tych katechumenów, którzy właśnie, zwłaszcza w pierwszych wieku Kościoła, przygotowując się do przyjęcia chrztu we wspólnocie Kościoła, podczas tego procesu zostali schwytani i nie wypadli się w wiarze w Jezusa Chrystusa i zostali zabici, umęczeni. Mimo tego, iż nie zostali w Kościele ochrzczeni, to doktryna teologiczna mówi właśnie o tym, że właśnie to męczeństwo, to oddanie życia za wiarę, to pragnienie bycia we wspólnocie Kościoła, czyli ich tymi, którzy zostali właśnie przez chleb ochrzczeni i na pewno wobec tego znajdą się w objęciach Boga w niebie. 22:53 na zegarach, a na tym Maria, czas rozmowy dokończonego, obrona życia i rodziny. Ja jestem. Utwór w badaniu Arki Noego i przyjaciół. Zapraszamy. Co? Byli to zupełni amatorzy. Na palcach jednej ręki można policzyć ludzi, którzy zarabiali na futbolu. Trenowali 2-3 razy w tygodniu i to wszystko po pracy trenowali. Więc w jaki sposób można mierzyć? Czyli ten model utrzymał się chyba dzisiaj w San Marino, że faktycznie mamy do czynienia z zawodnikami, którzy gdzieś tam pracują w piekarni, a po godzinach rzeźnik jest na... Co to ma do rzeczy? No właśnie, jak to wyglądało? Wróćmy zatem do początku. No tak, wiecie Państwo, to na zachodzie w ogóle takich dyskusji by nie było, bo tutaj dziady sobie tytuły porobiły, wiesz, po kilka mieszkań i mówią, o, że tamten to w piekarni pracuje, a jeszcze i tym się zajmuje. A ten jednostronny ciołek, a kołek się dziwi. Kopnięty w łeb. Na ten temat zgadzam, ale ma Pan rację. Polska, Węgry, gdzieś tam w grudniu, chyba kilka dni przed Bożym Narodzeniem, pojechaliśmy do Budapesztu. Pojechaliśmy jak na ścięcie, bowiem byliśmy wyraźnie gorszą drużyną, chociaż tych rankingów, o których Pan mówił, jeszcze nie było. To jednak każdy wyczuwał Węgry. To była jedna z takich drużyn uważanych za potęgę europejską, a my Kopciuszek, którzy pierwszy raz w historii gra będzie... Dziady wierzą bajeczki w głowie, że jak to mówi apostoł Paweł, że Żydzi potrzebują mleczka, bo tak, oni Jezusa Chrystusa to nie mogli przyjąć zdrowej nauki, tylko wiesz, kabały, bajki, bzdury, takie uogólnienia, a jak co do czego trzeźwej nauki to oni nie mogli przyjąć. Tylko wciuszek, wiesz,
kółko bajeczki i pada. Ha, 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 ha. Tam, proszę Państwa, po drugiej stronie też bawią się w ogrodzie. No, mają zabawę. Mają zabawę. A na radio Conchita, proszę Państwa, tutaj nadaje. Ja mówię, że wiesz, a to Kopciuszek, a to to? W Radiu 24 im się marzy. O, Kopciuszek. Także plotkarskie komentarze. O, patrz. A to jeden z naszych piłkarzy, czołowych piłkarzy Krakowi, Mielech, miał zostać aresztowany na dworcu. Boże, komu był podobny do następcy tronu? No, w demokratycznych wtedy Węgier. Okazało się, że nie na dworcu, czyli rozumiem... O Jezu, no przecież daj spokój. Aż mnie to zdenerwowały te twoje, te kopciuszki.